Witam serdecznie. Nagrywam z łóżka, ponieważ nie mogę jeszcze chodzić. Chciałbym opowiedzieć moją historię, historię mojego kawałka mojego życia i chciałbym podzielić się czymś, co jest dla mnie ważne, ale myślę, że to może być też ważne dla wielu ludzi. Będzie to pierwszy odcinek i w kilku jakichś odcinkach będę próbował to nagrać. Latem dowiedziałem się, że mam problem ze zdrowiem. Nie odczuwałem tego problemu w organizmie w żaden sposób, ale któregoś razu poszedłem po skierowanie na USG, dlatego że odczuwałem jakieś kłucie z tyłu, w lewej nerce. Myślałem, że to jest coś w nerce. Zaniepokoiłem się tym, bo to mógł być jakiś piasek, kamień. No i chcąc dowiedzieć się, co to jest, poszedłem na USG. Radiolog przebadał mnie i skupił się na moim podbrzuszu i tak długo tam manewrował tą głowicą. W pewnym momencie powiedział mi: gościu, ty masz, no tak mówił do mnie, na ty, jesteśmy na ty, dlatego że jest to człowiek, który chodził ze mną do jednej szkoły, do ogólniaka chodziliśmy, do innych klas, co prawda, ale do tej samej szkoły. I powiedział mi: gościu, nie masz problemu w nerkach, jest wszystko w porządku, tam wątroba, śledziona, trzustka, wszystko ok, ale mówi, masz ogromną prostatę. Masz wielki gruczoł prostaty. Idź po skierowanie na PSA, musisz zobaczyć, co to jest, bo to może być coś niebezpiecznego. No okej, wizyta się zakończyła, odebrałem opis tego USG, poszedłem z tym, tam chyba dzień czy dwa dni później, do lekarza rodzinnego po skierowanie na badania, no wszelkie tam badania krwi. Oczywiście otrzymałem to, zrobiłem badania, morfologię, no plus PSA, ten dodatkowy wynik, żeby zorientować się, co się dzieje w okolicach mojej prostaty. Nie mogłem odebrać wyniku, dlatego że nie przyszedł na maila. Następnego dnia też, do godziny chyba 13 czy 14, też nie przyszedł. W końcu znalazłem numer telefonu w internecie laboratorium, które robi te wyniki, te badania. I dowiedziałem się, usłyszałem od pani, że nie przychodzą te wyniki tak długo, dlatego że oni mają pewien problem, nie wiedzą, jak zinterpretować to, ale mam cierpliwie czekać, na pewno ten wynik dostanę. No oczywiście uzbroiłem się w cierpliwość, chociaż przyznam, że zaniepokoiło mnie to trochę, no ale czekałem cierpliwie, wynik przyszedł. Zobaczyłem mój wynik. PS, morfologia normalnie, wszystko w normie, w miarę w normie, tam jakieś małe odchylenia, ale mój wynik PSA, którego norma jest od 0 do 4, wynosi 2480. No to pomyślałem sobie, że to jest coś dużego. Oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to wszedłem w internet, żeby zobaczyć, czy takie wyniki w ogóle bywają. Pani z laboratorium mi powiedziała, że ten wynik jest no taki, że ona po prostu nie wie, co o tym myśleć. Będę robił takie króciutkie przerwy, bo muszę łyknąć no coś wilgotnego. Wyczytałem w internecie, że no jest to bardzo duży wynik i źle rokujący. No i z tego zrozumiałem, że pierwsza rzecz, jaka mnie czeka, to wizyta, no najpierw u mojej pani doktor rodzinnej, no bo takie są procedury, ta kolejność musi być zachowana. Umówiłem się na wizytę, poszedłem, no pani doktor zrobiła wielkie oczy, bo rzeczywiście nie widziała czegoś takiego. Oczywiście wystawiła mi skierowanie na CITO do urologa. Poszedłem do urologa. Urolog przeczytał to, popatrzył na mnie. Byłem przygotowany na badanie per rectum.
ale widzę, że on nawet nie próbuje nic takiego, podejść się czegoś takiego. I pierwsze, co powiedział, to mówi, no to jest zły wynik. To jest wynik, który pokazuje, że jest tam już nowotwór, zaawansowany nowotwór. I on mówi, proszę przyjechać do mnie, do szpitala. W szpitalu wojskowym on pracował. Taki dobry urolog, starszy pan z dużym doświadczeniem. I mówi, proszę przyjechać. Pierwsze, co zrobimy, to zrobimy biopsję, żeby zorientować się, jakiego rodzaju to są komórki. No i potem będziemy zwoływali jakieś konsylium i będziemy radzić, co z tym dalej zrobić. Podziękowałem. Wyszedłem. Podzieliłem się z moją żoną, która no, przeżyła to bardzo, no bo jest to coś nieprostego, niełatwego. Jak mówię, to mi wysycha w gardle i dlatego muszę pić wodę. Wróciliśmy do domu, rozmawialiśmy. To był trudny moment, to był trudny czas. Ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, to do wielu rzeczy podchodzę może trochę inaczej niż kiedy byłem niewierzącym. Jestem człowiekiem, który nauczył się Bogu ufać. Przez wiele lat, 30 parę lat jestem protestantem. Ochrzciłem się jako dorosły w ogóle. Najpierw w kościele katolickim, potem w protestanckim. Także moja wiara w Boga nie jest taką wiarą przypadkową. Jest wiarą, która bierze się z pewnego doświadczenia, o którym też może w kolejnym jakimś odcinku opowiem. Przede mną była noc zmagań, dlatego że przeżywałem to bardzo mocno. No i kiedy już byłem w łóżku sam, cisza, żona spała na górze, ja na dole, zdecydowałem, że nic mi innego nie pozostaje, jak modlić się, rozmawiać z Bogiem. Jak do tego podejść, co to, z czym to jeść, jak to ugryźć. Bo zdałem sobie sprawę z tego, że jestem przed bardzo trudnym doświadczeniem. Przyjąłem taką opcję, że najprawdopodobniej no, jest to ostatni mój czas tutaj na Ziemi. Nie wiem ile, czy pół roku, czy rok, czy 10 lat, ale wiedziałem, że perspektywa mojego życia skróciła się. No i stanąłem przed koniecznością przejścia na drugą stronę. Wiedziałem, czym jest śmierć, stan niebytu, oczekiwania na zmartwychwstanie, sen. Tak uczy Biblia, że jest to sen, w którym człowiek czeka, czy proch ziemi czeka na zmartwychwstanie. Ja w to wierzyłem oczywiście i głosiłem kazania o śmierci, o zmartwychwstaniu. Także dobrze znam ten temat, dobrze się czułem z tym tematem zawsze, ale tutaj nagle zrobiło się z tego moje osobiste przeżycie. No i musiałem się do tego ustosunkować. Chyba 2 noce walczyłem z Bogiem, żeby przyjąć ten wyrok jako mój. I oddałem Bogu moje życie. Powiedziałem, Panie, jeśli taka jest Twoja wola i mój czas tutaj się kończy na ziemi. Miałem świadomość wielu moich zaniedbań w życiu, że najprawdopodobniej sam sobie tego raka zaflancowałem. Dlatego wyznałem wszystko Bogu oczywiście i otworzyłem całe serce, tak jak zawsze zresztą otwieram serce przed Bogiem, ponieważ i tak wiem, że On mnie widzi na wylot, prześwietla mnie. Więc absurdem jest i głupotą gdzieś chować się nawet z myślami jakimiś, jak On wszystko wie. I wiedząc, że Bóg mnie kocha, Bóg jest miłością, a zawarłem przymierze z Nim 30 parę lat temu, przymierze przez chrzest, to jest przymierze krwi, gdzie Chrystus przelał swoją krew dla mnie, za mnie i dla mnie, żeby mógł żyć wiecznie. I powiedział, jeżeli w to wierzysz, to wszystkie twoje grzechy, twoje winy będą zmazane, jeżeli tylko w to wierzysz. Ja w to uwierzyłem i rzeczywiście starałem się być zawsze z Bogiem na bieżąco.
I zasnąłem takim spokojnym snem, spokojnym o siebie, o swój byt w kategoriach wieczności. Wiedziałem, że ja mam wieczność zabukowaną, że tak powiem. Ale pojawił się problem, mianowicie taki, że musiałem się zdecydować na leczenie jakieś. No coś trzeba z tym zrobić, nie można tego tak zostawić. Ale miałem tak silne wewnętrzne odpychanie od biopsji, od ingerencji w mojego guza, że podjąłem decyzję, że nie chcę iść tą ścieżką. Ta ścieżka, która medyczna, która zaczyna się od skaleczenia guza, no bo wiadomo, lekarze, tam badacze chcą wiedzieć, z czym mają do czynienia, z jakiego rodzaju guzem. Jest to dla mnie zrozumiałe, ale coś mi nie pasowało. No, czułem, że nie, to nie jest dla mnie, to nie jest moja ścieżka, ja nie mogę w tą stronę iść. I podjąłem decyzję, że nie wchodzę na ścieżkę medycyny, tradycyjnej medycyny. Musiałem coś z tym zrobić. Pierwsze to oświadczyłem to w moim domu. Było to bardzo trudne do przyjęcia przez moją żonę, przez moje dzieci. Z tym, że moja żona zrobiła, ponieważ jest też chrześcijanką, biblijnie wierzącą chrześcijanką, zna Boga, ma bardzo, no, doświadcza Boga każdego dnia, tak jak ja. Powiedziała: Zbyszek, jeżeli jakąkolwiek drogą ty pójdziesz, daję ci zupełną wolność. Nie będę wywierała na ciebie żadnej presji, nie będę cisnęła. Masz u mnie zupełną wolność. Mój młodszy syn, najmłodszy syn, powiedział tak samo. Te same zdania, oczywiście te rozmowy były na osobności. I Michał powiedział mi to samo, mówi: tata, twoje życie, twój wybór, twoja decyzja. Moje starsze dzieci, no wszystkie były za tym, żebym jednak szedł do lekarza i żebym się leczył. Ja zacząłem szukać w internecie, czy istnieją jakieś możliwości leczenia alternatywnego. No jest oczywiście masę tych możliwości i teraz którą ścieżkę wybrać, czy jakąś terapię Gersona, czy jakiegoś amerykańskiego lekarza, czy jakiegoś rosyjskiego, czy Austriaka, czy Szwajcara. No jest masę tego jest. Ale wiecie co, ja pierwsze co zrobiłem, to oddałem tą sprawę Bogu. Po prostu modliłem się z prośbą, żeby Bóg mnie w tej kwestii prowadził i żeby to on podjął decyzję i zdecydował, czy on chce, żebym ja żył, czy nie chce. Zadzwoniłem do mojego brata w Chrystusie, z którym podzieliłem się tą wiadomością. On mi powiedział, że on też ma problem, bo ma raka tarczycy. Tu gdzieś raka tarczycy ma. No i doznaje też, no, bardzo trudnych momentów. W związku z tym też szuka jakiejś ścieżki zdrowienia. A ponieważ jesteśmy adwentystami dnia siódmego, ponieważ wierzymy w Boga według tych zasad, które są w tym kościele nauczane, to są zasady, które są aż od pionierów tego ruchu adwentowego z 1844 roku, to też osobna historia, o nim tam później powiem, to ten kościół ma coś takiego, taką charakteryzuje się taką ciekawą rzeczą, jaką jest poselstwo zdrowia. To jest przekazane przez Ellen White, bardzo prostą kobietę, która kiedyś tam w Stanach Zjednoczonych uczestniczyła w tym ruchu przebudzenia religijnego, adwentowego. Kobietę, którą Bóg sobie wybrał na proroka, wybierał najpierw mężczyznę, dwóch mężczyzn chciał powołać na proroka, ale oni bali się odpowiedzialności, nie przyjęli tego na siebie, ale ta dziewczyna 17-letnia wzięła to na siebie i została prorokiem, Bożym prorokiem, takim jak Izajasz, jak Jeremiasz,
Z tym, że ona nigdy o sobie w ten sposób nie mówiła, że jest jakimś tam ważnym prorokiem. Ona mówiła, żeby zawsze to, co ona mówi, żeby zawsze prowadzić do Biblii. Biblia jest głównym źródłem i punktem odniesienia wszystkiego, żeby zawsze czytać Biblię, bo ona jest na pierwszym miejscu. I ten nasz Boży prorok otrzymał takie przesłanie od Boga, że w ostatnim czasie historii świata, w ostatnich latach ludzie będą mieli bardzo poważne problemy ze zdrowiem i dlatego Bóg przekazał pewne normy, pewne zasady, według których jak mamy żyć, żeby nie chorować, żeby to Bóg mógł być naszym lekarzem, żeby Bóg mógł uruchamiać w nas te wszystkie mechanizmy obronne, to wszystko, co wmontował, projektując człowieka, żeby to mogło bezszelestnie działać. I mówi, i Pan Bóg powiedział, to będzie coś, co będzie was chroniło przed chorobami, jakimi no jest nawiedzany Egipt, czyli bezbożny świat. To już w tej chwili używam tego symbolu. I ponieważ jest tutaj w Polsce działa taka misjonarka z Ukrainy, której marzeniem było założyć w Polsce takie sanatorium, w którym można byłoby według tych zasad zdrowia leczyć ludzi. A ponieważ się znam z Walą dobrze, to do Wali zadzwoniłem i przedstawiłem jej mój problem. No i Wala powiedziała, że być może będzie coś takiego. Miałem gdzieś wewnętrzne przekonanie, że ja muszę iść właśnie tą ścieżką, tą Bożą ścieżką. Nawet jeżeli zapłacę za to cenę życia, to jestem gotów tylko na tego rodzaju leczenie. Nie chcę leczenia szpitalnego, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, jakaś ingerencja w ludzki organizm, dlatego że to prowadzi do takiego osłabienia systemu odpornościowego, że no człowiek po tych wszystkich chemiach, radioterapiach jest ledwo żywy. Jeżeli przeżyje, to ja jestem przekonany, że nie dlatego, że mu pomogła radioterapia czy chemioterapia, tylko dlatego, że miał tak silny organizm, że się wybronił przed rakiem i przed tą chemią i przed tą radiologią. W niektórych przypadkach tak, jeżeli jest powiedzmy duży guz, który należałoby usunąć, to tak, ale dowiedziałem się od mojego urologa, że mój guz jest nieoperowalny i niestety no nie da się z tym nic zrobić. Trzeba podejść inaczej, albo jakąś hormonoterapię, albo radioterapię, naświetlenie, ale nie da się operacyjnie go usunąć. Ja czułem sprzeciw wobec tego i dlatego z tej drogi w ogóle zrezygnowałem i zszedłem. Ale oczywiście tutaj w międzyczasie zacząłem odczuwać taki dyskomfort, jeszcze mi kręgosłup zaczął nawalać, zacząłem odczuwać bóle kręgosłupa, myślę sobie jeszcze do tego, taki problem się tutaj dołożył. No byłem taki zaniepokojony tym kręgosłupem. Dzieci moje, moje starsze dzieci prosili mnie, żebym do jeszcze jednego urologa poszedł. No i umówili mnie z tym urologiem na czwartek. Był to jakiś tam czwartek. Czwartek na początku września chyba to było. Zgodziłem się, że okej, że pojadę, ale powiedziałem, że jeżeli będzie tam, on mi będzie sugerował jakieś zabiegi takie typowo te medyczne walki z rakiem, to ja się nie zgodzę. Okej, oni prosili, żebym po prostu tylko poszedł i skorzystał z tego. Dobrze, no więc umówiłem się na ten czwartek. Ale w środę, dzień wcześniej, zadzwoniła do mnie Wala i powiedziała, Zbyszek, mamy to sanatorium próbny, taki będzie próbny turnus, przyjeżdżaj w piątek. W piątek przyjeżdżaj i zaczynamy. Och, jak ja się ucieszyłem. Był to dla mnie, wiecie co, sygnał z nieba. Moje serce odżyło dosłownie. Chociaż ja już mówię, byłem pogodzony ze śmiercią. Z tym, że wiecie co, jak człowiek ma świadomość, że umiera, no to jest tak, no tak sobie jest. W czwartek pojechałem do Szczecina. Moja córka na mnie czekała. Poszliśmy razem do tego urologa. Najpierw ja wszedłem sam. On mi tam zrobił to badanie perektum, jeszcze zobaczył wyniki.
Zadał pytanie, czy moja córka może wejść. Ja powiedziałem tak, proszę, zaprosiłem Basię. Basia weszła ze mną do gabinetu, no i on wtedy powiedział, że 5 lat się pan spóźnił. 5 lat spóźnienia. To jest już taki nowotwór, taki guz tak twardy, że on najprawdopodobniej jest rozsiany po całym organizmie. Spóźnił się pan. Ale mówi, proszę do mnie jutro przyjść. Wypisał mi od ręki receptę. Tu ma pan komplet antybiotyków bardzo silnych, dlatego że biopsja powoduje zakażenie otrzewne, bo to przebijają się przez jelito grube i wbijają się w guza prostaty. No i musimy być zabezpieczeni przed sepsą, czy tam infekcją do otrzewnej. No i mówi, proszę jutro do mnie przyjść. Dał mi tą receptę. Ja tak patrząc mu w oczy powiedziałem, panie doktorze, bardzo dziękuję za to wszystko, co pan dla mnie zrobił, ale ja jutro wyjeżdżam do takiego sanatorium, gdzie leczy się nowotwory, między innymi też leczy się wiele chorób nieuleczalnych i po prostu jestem już umówiony na termin jutrzejszy, także nie przyjdę do pana, bo wyjeżdżam. Wiecie co, zobaczyłem złość w oczach tego człowieka. Wcale mnie nie zdumiało to, chociaż aż mnie zmroziła ta złość jego, ale tak sobie później wymyśliłem, że to z bezradności, że zobaczył faceta, który no, jest kompletnie odjechany, jest w tak poważnym stanie, a on sobie gdzieś zamiast się leczyć, to wybiera jakieś sanatorium, gdzie będą go leczyć pokrzywą, czy słomą i sianem. Nie mam pewien, dlaczego słomą i sianem. No nic, podziękowałem, wyszliśmy, odwiozłem córkę do domu, wróciłem do siebie, musiałem pakować się. Żona wiedziała, że wyjeżdżam w piątek. Spakowałem się i w piątek rano wyjechałem. Wyjechałem zadowolony i szczęśliwy, że jadę tam. To niedaleko, to jest tam 300 km chyba. Ode mnie to było pod Starogardem Gdańskim. I pojechałem sobie tam. Pojechałem, przyjechałem na miejsce. Piękna atmosfera, ludzie uśmiechnięci, bo to większość ludzi to byli ludzie, no chrześcijanie też albo z naszego kościoła adwentystów, albo z okolic, że tak powiem. Ale też tacy biblijnie wierzący. Była tam jakaś jedna osoba chyba, jakaś kobieta z kościoła katolickiego, ale to nie przeszkadzało nikomu. Widziałem, że jej też nie przeszkadzało. Także no, taka ciepła, serdeczna atmosfera była. No i w czasie tego pobytu, na którym były prowadzone pewne zabiegi, specyficzna bardzo kuchnia, i to kuchnia, która przygotowywała posiłki prawie dla każdego pacjenta indywidualnie, dlatego że osoba, która prowadziła ten turnus, to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem. W Niemczech prowadziła takie sanatoria przez wiele lat. W tych sanatoriach tam no, leczeni byli. I to, co ona prowadzi, to leczeni są ludzie z naprawdę z najrozmaitszych chorób. Ja jej zadałem pytanie. Takie pytanie wprost. Klaudia, czy spośród pacjentów, którzy przeszli przez twoje ręce, bo masz wiele lat przecież doświadczenia, czy ilu pacjentów nowotworowych umarło? Ona powiedziała, z tych, którzy wszyscy stosowali się do tych zasad, nikt nie umarł i żyją do dzisiaj. Wiecie co? To była iskra dosłownie. Złapałem iskrę takiego Bożego, nie wiem, prądu, który mnie strzelił, aż podskoczyłem. No bo to było dla mnie coś pięknego, to była niezwykła wiadomość. Ja z taką nadzieją tam jechałem i tutaj ta nadzieja została jeszcze bardziej wzmocniona. Były tam zabiegi rozmaite lecznicze, wodolecznictwo, bardzo proste rzeczy, masaże, bardzo specyficzna kuchnia, to odżywianie. No i wykłady, w czasie których Klaudia, ta prowadząca ten turnus, Klaudia, ten lekarz, ja bym powiedział lekarz, ale naturopata czy naturopeuta, jak to się nazywa, naturopata chyba.
lekarz, który w taki naturalny sposób prowadzi właśnie biblijny, i ona w ogóle bardzo się modli o każdego pacjenta. Były prowadzone wykłady wyjaśniające przyczyny i podłoże wszelkich schorzeń, wszelkich chorób. Wiecie co, jak zacząłem słuchać tego, oczy mi się otworzyły. Ja dopiero zrozumiałem, co to jest to poselstwo zdrowia, o co w tym wszystkim chodzi. Ja byłem wiele lat adwentystą, przecież 30 parę lat adwentystą. A moje poselstwo zdrowia ograniczało się tylko praktycznie do tego, co czyste, co nieczyste, co Biblia nazywa czystym i nieczystym, jadalnym i niejadalnym. Do tych zasad takich zasadniczych, podstawowych, ale w ogóle nie przyjmowałem tego, czego uczyła Ellen White właśnie w tych swoich książkach. Na marginesie powiem, że ona ponad 60 książek napisała. Kobieta z podstawowym, chyba nawet niepełnym wykształceniem. Książek, z których nie jedna stała się podręcznikiem w niejednym państwie. Na przykład Ministerstwo Oświaty gdzieś tam w jakimś kraju wykorzystywało to. Poselstwo zdrowia w wielu krajach wykorzystywane jest też. I powiem wam, że zacząłem rozumieć, na czym polegają te mechanizmy zdrowienia, o co w tym wszystkim chodzi. Jak Bóg leczy człowieka, który jest mu posłuszny, który słucha jego głosu i idzie jego ścieżką, którą on mu wyznacza. A ja wszedłem na tą ścieżkę, dowiedziawszy się, że jestem tak poważnie chory, wszedłem na tą ścieżkę i po prostu poczułem, że to jest właśnie to, że jestem w tym miejscu, w którym powinienem być. Zakończymy na chwilę pierwszy odcinek i potem nagram dalszy ciąg. Dziękuję.